Kochanie, zatrzymaj się na poboczu i sprawdź proszę, czy na pewno idziemy w dobrą stronę. Zwariowałaś? Nie mamy czasu, jesteśmy już pół godziny spóźnieni. Ta sytuacja może wydawać się absurdalna, ale tak właśnie często wygląda życie ludzi. Dla wielu prędkość jest ważniejsza niż to, gdzie jedziesz. Zechcesz zatem zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, czy na pewno idziesz w dobrą stronę? Ten film to pierwsza z trzech części bardzo treściwego mini kursu zarządzania życiem. Zanim przedstawię Ci 5 zasad wyznaczania celów, pozwól, że skupimy się na równowadze. Jak myślisz, czy można nazwać człowiekiem sukcesu kogoś, kto dla kariery i pieniędzy poświęcił swoje zdrowie, kto przez kilkadziesiąt lat pracował tak ciężko, że prawie nie miał życia prywatnego? Odpowiedź jest dość oczywista, dlatego już na początku chcę zaznaczyć, że trudno będzie Ci mówić o pełnym sukcesie życiowym, jeśli całkowicie zaniedbasz nawet jedną ze swoich życiowych sfer. I odwrotnie, dbając o wszystkie dziedziny swojego życia równomiernie, najłatwiej będzie Ci się cieszyć z osiągniętego sukcesu. I jakie to są sfery? Pozwól, że wymienię Ci 6 najczęściej podawanych. Relacje towarzyskie, relacje damsko-męskie, finanse i kariera, harmonia wewnętrzna, zdrowie, hobby i czas wolny. W jaki sposób najszybciej podnieść jakość swojego życia? Skupiając się na poprawieniu jednej sfery, która wypada najsłabiej. Najszybszym sposobem na odkrycie, jak dobrze radzisz sobie w poszczególnych sferach, jest rozwiązanie darmowego testu, który znajdziesz na stronie testżycia.pl. Po wypełnieniu testu wyświetli Ci się wynik, który będzie wyglądał tak. Każdy wynik ma indywidualny link, dlatego zachęcam do pochwalenia się swoim wynikiem i wklejeniu wyniku Twojego testu w komentarzu poniżej. Jak wyznaczać cele? Zasada pierwsza. Zacznij od końca. Zastanów się, jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje życie w każdej z jego sfer za 20 lat. Jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje zdrowie? Ile chciałbyś zarabiać? Jak powinien według Ciebie wyglądać Twój związek? I tak dalej. Kiedy masz już długoterminową wizję, wyznacz sobie cele w każdej z życiowych sfer na najbliższe 5 lat. A potem na najbliższy rok i na najbliższy miesiąc. Im krótszy termin, tym bardziej konkretne muszą to być cele. 2. Skup się na tym, żeby cel był szczegółowy i jasno określony. Zastanów się, co dokładnie chcesz osiągnąć i do kiedy konkretnie. Błędem jest wyznaczenie sobie celu ogólnego, na przykład chcę być szczuplejszy. Dobrze wyznaczony, mierzalny cel może brzmieć: za miesiąc o tej porze chcę ważyć 3 kg mniej. Twoje cele muszą być jednocześnie ambitne i realistyczne. Jeśli wyznaczony cel będzie dla Ciebie zbyt mały, to po pierwsze możesz rozwijać się zbyt wolno, a po drugie wbrew pozorom niski cel będzie obniżał Twoją motywację i czujność na potknięcia, bo nie będzie dla Ciebie żadnym wyzwaniem. Z drugiej strony pamiętaj, że cel powinien być realistyczny, bo nałożenie na siebie zbyt dużych wymagań będzie Cię bardzo demotywowało. Pamiętaj, żeby cel był wyrażony pozytywnie. Myśl o tym, co chcesz osiągnąć, a nie o tym, co chcesz przestać robić. Wbrew pozorom jest to ogromna różnica dla naszego mózgu i potężnie wpływa na naszą motywację. Dlatego zamiast mówić sobie chcę przestać palić, powiedz raczej chcę oszczędzać na rzuceniu palenia 400 zł miesięcznie. 5. Wszystkie cele muszą być elastyczne i zmienne. Nie bądź niewolnikiem swoich postanowień, jeśli widzisz, że za bardzo się z czymś męczysz. Wracaj do wyznaczania i poprawiania swoich celów regularnie, najlepiej nawet co miesiąc. Bardzo trudno będzie Ci przewidzieć od razu wszystkie okoliczności, w których się znajdziesz, więc ten krok jest niezbędny. Pamiętaj jednak, że wyznaczanie celów to dopiero początek. Zmotywowanie się do ich osiągnięcia to już jest zupełnie inna bajka i po drodze będzie czekało na Ciebie wiele pułapek, dlatego w drugiej części tego mini kursu zarządzania życiem powiem Ci o 3 najgroźniejszych błędach, które najczęściej zabijają naszą motywację.
A jeśli chcesz podejść do tego tematu z maksymalnym zaangażowaniem, to zachęcam Cię do skorzystania z mojego kursu Rok Zmian, który za pierwszy miesiąc kosztuje tylko 1 zł. Ale liczba miejsc jest ściśle ograniczona, dlatego nie zawsze jest dostępny. Sprawdź szczegóły kursu i możliwość zapisu na stronie rokzmian.pl. Pozdrawiam, Robert Marchin.